Szósty dzień zgrupowania w Rodzisku Wielkopolskim, bez treningów, ale za to z dwoma grami kontrolnymi. To po kolei najpierw porozmawiamy o meczu z GKS-em Tychy. Wygrana, ale w pierwszej połowie to nie był ten UKS, do którego już zdążyliście przyzwyczaić chyba wszystkich. No, nie do końca się zgodzę, bo uważam, że próbowaliśmy realizować swój sposób grania w pierwszej połowie. Brakowało nam ostatniego podania, bo jeśli chodzi o budowanie ataku, to wyglądało to całkiem nieźle, natomiast już w fazie tego rozwinięcia to już tutaj duży problem z tym ostatnim zagraniem, który pozwoliłby stworzyć sytuację i z tym mieliśmy duży kłopot, uważam, w pierwszej połowie. Jeśli chodzi o organizację gry, to nie było tak źle. Natomiast z tego problemu, o którym mówiłem, wynikało to, że nie mieliśmy wielu sytuacji, więc tak to się ułożyło. Natomiast cały mecz uważam, że był całkiem dobry w naszym wykonaniu i skończył się zwycięstwem, także w drugiej połowie udało nam się w końcówce strzelić dwie bramki. Wiadomo, że GKS grał wtedy jakby już drugą jedenastką, no ale chcieliśmy zobaczyć swoich zawodników w takim już rytmie 90-minutowym i to było głównym celem, chociaż dokonaliśmy czterech zmian, które ewidentnie wniosły sporo ożywienia w końcówce meczu. Chociaż tyle pozycji spalonych w pierwszej połowie, to chyba dawno na wykonaniu UKS-u nie oglądaliśmy. Tak, ale właśnie wynikało to z tego, że zawodnicy, którzy podawali, to zbyt długo zwlekali z tym zagraniem. I trudno tutaj winić zawodników, którzy wbiegali na offside. Po prostu za dużo czasu zabierało nam przygotowanie się do zagrania piłki za linię obrony i z tego to wynikało. Powiedzieliśmy o tej czwórce, która weszła w połowie drugiej połowy. Pokazali, że mimo stosunkowo jeszcze krótkiego stażu, przynajmniej większość z nich, aspiracje mają wysokie. Tak, i fajnie to nas cieszy, bo to byli głównie młodzi zawodnicy plus Żenia, także pokazali, że są gotowi, że chcą podjąć rękawice, podjąć rywalizację w zespole, więc to jest akurat bardzo pozytywne. I tak jak już powiedziałem, wnieśli dużo ożywienia i też w dużej mierze dzięki nim udało się przechylić zwycięstwo na naszą stronę. Po południu drugi sparing wygrana 3-0 z Kotwicą Kołobrzeg. Co możemy powiedzieć o tym spotkaniu? Tego spotkania kibice nie widzieli, więc przyda się bardziej szczegółowa relacja i analiza. Na pewno przeciwnik inny, na pewno jednak Tychy wyżej podniosły poprzeczkę. Natomiast na pewno też zespół, który pokazał kilka bardzo fajnych akcji, zwłaszcza w ataku szybkim i wykazali bardzo duży potencjał w tym elemencie gry. Natomiast wygrana absolutnie zasłużona i tutaj mecz, który w zasadzie kontrolowaliśmy przez większość czasu. Cieszy, że bramki strzelają też obrońcy, bo dwa trafienia ze strony zawodników tej formacji. Bardzo ładna bramka pierwsza po dograniu z głębi pola Daniego do Wolaka, do Wolskiego, który wykorzystał sytuację sam na sam. I to jest właśnie ten element, którego nam zabrakło w pierwszym meczu, że tu było zagranie w tempo. Maciek bardzo fajnie wyszedł za linię obrony. Dobry timing i skuteczność, także to właśnie czego nam zabrakło w pierwszej połowie meczu z Tychami. W zespole rywala Mikołaj Maschera wypożyczony z UKS-u, jego pewnie też mieliście na uwadze, jak wypadł? Tak, przyglądaliśmy się mu i trzeba przyznać, że bardzo fajnie sobie radził Mikołaj. Dla niego to będzie bardzo ważny moment, żeby się ograć na poziomie seniorskim. Wydaje mi się, że w tym zespole, który obserwowaliśmy dzisiaj, będzie miał duże szanse, ponieważ jest to drużyna, która też, tak jak powiedziałem wcześniej, potrafi bardzo fajnie budować atak, więc myślę, że będzie miał okazję do pokazania swoich umiejętności. No i dzięki temu rozwinięcia się, mam nadzieję, że wróci do UKS-u jako lepszy piłkarz. Spośród 28 zawodników, którzy przyjechali do Grodziska, dzisiaj zobaczyliśmy 27, nie było Wojtka Łuczaka, to wyjaśnijmy powód nieobecności. W wczorajszym treningu popołudniowym podczas zajęć, podczas gry, drobny uraz ze stopą, konkretnie chyba z paluchem, także tutaj ten problem wykluczył go z dzisiejszego grania, ale myślę, że to jest kwestia 2-3 dni i będzie z powrotem do naszej dyspozycji. To jeszcze na koniec powiedzmy o planie na dzień kolejny, jak będzie wyglądała niedziela na zgrupowaniu. Niedziela będzie luźnym dniem, planujemy siatko-nogę, czyli takie bardziej na odprężenie głów przede wszystkim, bo one są troszeczkę już zmęczone tą pracą ciągłą.
No i także ten dzień będzie zdecydowanie taką formą, aktywną formą regeneracji dla zawodników, tak jak już powiedziałem, zarówno psychiczną, jak i tą fizyczną, bo jednak wykonaliśmy sporo pracy w tych kilku tygodniach i przychodzi moment, w którym trzeba łapać świeżość. O tej pracy wspomniałeś, to jeszcze zapytam, jak sztab szkoleniowy ocenia ten poziom zgrania zespołu, ten poziom integracji nowych zawodników, bo to też jest jeden z celów tego zgrupowania pewnie. Tak, ale od razu trzeba zaznaczyć, że zawodnicy, którzy do nas przychodzą, to nie są zawodnicy przypadkowi, tylko wybrani już po takiej dłuższej selekcji, przede wszystkim dzięki pracy Krzyśka Przytuły, który właśnie pod kątem naszego sposobu grania dokonuje selekcji zawodników. Następnie oni trafiają do naszego klubu i to jest oczywiście dużo łatwiejsze później ich wkomponować w zespół. Oczywiście są pewne elementy tej integracji, które wymagają większej pracy i poczekamy jeszcze na to, trzeba jednak trochę czasu, żeby oni całkowicie się jakby wkomponowali w zespół, natomiast jest nam łatwiej, zdecydowanie łatwiej takich zawodników do tej drużyny przysposobić i wydaje mi się, że już od pierwszych meczów widać było, że ci zawodnicy dadzą radę dość szybko się z innymi piłkarzami tutaj zgrać i grać naszym sposobem, który wprowadził nas do Ekstraklasy. Tyle Maciej Musiał, drugi trener UKS-u. Podsumowanie 6 dnia zgrupowania. Oglądajcie UKS TV. To nie koniec materiału z Grodziska Wielkopolskiego.